Sobota, 9:25. Jedziemy na zawody. Jesteśmy w Bełżyce, dojechaliśmy. Powiem wam, że się trzaskałem prawie 4 godziny, bo jakieś były utrudnienia na autostradzie, więc jechałem przez te wszystkie wioski. Ale się przynajmniej nie wynudziłem, bo autostradą to taka nudna jazda, cały czas się jedzie. A tak to chociaż miałem jakieś ciekawe widoki, minus jest tylko taki, że cały czas lało. I co, mamy godzinę 13:15, czyli za 25 minut rusza konkurencja 3x3 jedną ręką. Bez rzeczy po prostu wbijam z kamerą, zobaczmy jak to wygląda. Kurde, no prawie rok nie byłem na zawodach. Ostatni raz byłem we wrześniu albo w październiku, ale to nie z mojego lenistwa, tylko dlatego, że po prostu zawodów nie było ono organizowane ze względu na pandemię. A jak będzie troszkę luzu, to zrobimy clue tego filmu. To, co już widzicie. Widzieliście na miniaturce oraz w tytule. Czyli weźmiemy sobie najlepszych zawodników, którzy są na tych zawodach. Zaproponuję im zmierzenie się z robotem. Jeśli ktoś będzie szybszy, to dostanie kaskę. Ciągle pada. Jem piramidę. Sklep podobno otworzyłeś, jaki fajny. Tak. Taki. Robię wam reklamę, bo Józek mi ostatnio pomaga. Zresztą zobaczycie w następnym filmie, mam nadzieję, że ten następny film, który już zapowiadam od dawna, mi się nie przesunie. I wtedy się dowiecie, w czym Józek mi pomógł. Witam. Yo. Sorry, że z kamerą w PSG. Zbanowałeś już kogoś dzisiaj? Kurde, to słabe zawody. No liczyłem, że Tymon zrobi rekord świata, tak przyjechałem i myślałem, że będzie akurat. Taka ciekawostka, że Tymon miał 3 razy szansę na rekord świata. W każdej rundzie czekaliśmy, aż zrobi ten wynik i zabrakło tego ostatniego razu. W pierwszej i drugiej rundzie +2 kara. No i teraz niestety na końcu jest sub 2, no ale niewystarczająco. Słaby skram chyba tam był na końcu. Nie no, ja przyjechałem dzisiaj Piotrek pieniądze rozdawać. Przywiozę ze sobą robotę od Gana. Jak ktoś będzie szybszy, dostaje kasy. Taki jest mój cel na te zawody. Ile upada ten robot od Gana? Około 5 sekund. Gotowy? Gotowy. Mhm. Siedzę na stanowisku i nie jestem zamaskowany. Tragedia. Ale tak to jest, jak się nie układa kostki przez ostatnie kilka miesięcy. Znalazłem scrambla, który jest potencjalnie bardzo prosty. Scrambler jest ze strony CS Timer i jest to kategoria 3x3, łatwy krzyż. I rzeczywiście jest mega prostym scramblem. I jest potencjał, że będą ludzie, którzy ułożą go w mniej niż 5 sekund. Ale teraz sprawdzę, czy robot się nie wykrzaczy, bo wczoraj wieczorem w domu, jak robiłem testy, to na przykład jak mieszałem z ręki, zdarzyło mu się niestety nie ogarnąć, bo gdzieś tam mu się ramię obsuwało. Działa. Piotrek, to jest scramble, dokładnie to samo co ma robot. 4. Okej, czyli przegrałem. Dobra, krótka przerwa od pojedynków z robotem, bo przed nami konkurencja blind. Możesz mi wręczyć scramble, bo delegat idzie układać, a z racji tego, że też jeszcze pełnię tą funkcję, to przynajmniej przy pierwszej grupie blinda będę sprawował kontrolę, co się dzieje, a przy drugiej będę układał. Czerwony długopis mocy i idziemy pilnować, żeby wszystko działo się dobrze. Blind oczywiście układanie bez patrzenia. Moi drodzy, skończył się blind, a skoro skończył się blind, to można być głośno. Zaraz najlepsze konkurencje, 6x6 i 7x7, które będą bardzo się dłużyły. Też w nich biorę udział, bardzo dawno nie układałem tych kostek, więc pójdzie mi tragicznie. Podejrzewam, że ułożę tylko raz i nie wyrobię się w limicie czasowym. Jestem daleko od ludzi, to sobie uchylę. To jest nasze stanowisko i tu będziemy robili wyścigi, żeby z tym nie latać cały czas. Także będę zgarniał tutaj jakichś fajnych, szybszych zawodników. Jest tu paru mistrzów świata, rekordzistów świata. Niekoniecznie w kostce 3x3, ale nadal są mistrzami świata w kostce i są po prostu świetni, są mega szybcy i mają potencjał, żeby pokonać robota. Rozkładam stanowisko i będziemy zbierali ludzi. Zobaczymy, czy ktoś będzie szybszy od robota. Ile masz w domu singli sub 5? Nie pamiętam już tak wyrobić. Ale jest sporo, nie? Jak uda ci się ułożyć szybciej od robota, jesteś zajebisty. I masz kasę. Okej. 4. Ej, dużo nie brakło. No. To było jakieś sub 7 na pewno. Jest coś takiego. Idziemy układać 6. Raczej zrobię jedno ułożenie. Ta kostka jest wręcz zakurzona, tak dawno nie układałem. E,
zgodne z przewidywaniami bez cut-offa, czyli na jednym ułożeniu się dla mnie kończy. A, żeby was też nie mylić, to od razu mówię teraz, póki jeszcze tego nie nagrałem. Jak będziecie widzieli na przestrzeni filmu nagrania, takie zbliżenia z daleka na ręce układające, to nie będą moje ręce, żebyście czasem nie myśleli, żeby was nie wprowadzić w błąd, bo nie chciałbym wprowadzać was w błąd, że będzie nagranie, jak ktoś układa kostkę w 4 sekundy i pomyślicie, że to ja. Wziąłem sobie dodatkowy obiektyw i będę go wykorzystywał, żeby w momentach, gdy nie układam, zrobić sobie jakieś przebitki, pokazać wam, jak układają inni. 7x7, rewelacji, moi drodzy, nie przewiduję. No, moi drodzy, to co się stało, wyleciał mi element z kostki. Wyleciały mi dwa elementy z kostki. Jeden jednokolorowy element, jak wypadnie, to nic się nie dzieje. Wypadły mi dwa takie elementy, więc musiałem go po prostu znaleźć i do kostki włożyć. A teraz muszę znaleźć kolejny i chyba wyrzucę tą kostkę do kosza, bo jest tragiczna. 4. No, to chyba nie. Ale został ci tylko PLR w sumie. No. Więc daleko nie byłeś. Dzięki wielkie. Dzięki. Ery. Nie jesteś jeszcze robotem. Robimy jeszcze próbę z ciekawości, bo jest Łukasz ze mną, który jest jednym z najszybszych zawodników na tych zawodach. Pytanie, gdzie człowiek ma realne szanse z robotem? I teraz na przykład kostka jest tak pomieszana, że są gotowe 3 pierwsze sloty, czyli trzeba ułożyć ostatnią slota i ostatnią warstwę. Zobaczymy, kto będzie szybszy, robot czy Łukasz. Robot robi dwa pierwsze ruchy, to jest taka preinspekcja, więc w zasadzie zaczniecie równo. Ery. Czyli tu jest szybciej. Tak. Kolejna próba, dwa sloty i ostatnia warstwa. Zobaczymy, czy tu będzie szybciej człowiek czy robot. Ery. To dobre. O kurczę. To jak to jest, bardzo że równo. Miałeś slota na dwa ruchy, nie, miałeś krosa na dwa ruchy i jeszcze taką proinspekcję i nie pokonałeś robota? Moi kochani, mam taką propozycję dla zawodników, którzy skończą układać 5 na 5. Jeśli ktoś jest pewny, układa kostkę w 10 sekund. Jest taka dodatkowa konkurencja, nazwijmy to. Gdzie jest szansa na fajną nagrodę? Ale jest echo straszne, trzeba bardzo powoli mówić. I ostatnia konkurencja dzisiejszego dnia dla mnie i dla wszystkich w sumie, czyli 5 na 5. Pewnie też nie zrobię cut-offa, ale to nic. Po prostu idę sobie ułożyć. No i po piątce zobaczymy, może uda się złapać osoby chętne na starcie z robotem. I stwierdziłem, że jeśli rzeczywiście nie znajdzie się nikt, kto pokona tego robota, dam drugą szansę, to znaczy jeszcze przygotuję nowego scrambla, wygeneruję jakiegoś w miarę łatwego scrambla, poszukam jeszcze łatwiejszego i po prostu zrobimy dogrywkę. I jak wtedy się nie uda, no to już ostatecznością będzie ta drabina, gdzie zwycięzca dostanie trochę więcej kasy, na tej zasadzie. 4. Nie pobity jak na razie, ale dzięki wielkie. 4. Trochę woń. No kurde, moi drodzy, robot niepokonany. Ktoś chętny? 4. Trochę brakło. Pokażę wam ciekawostkę, w której każdy by miał szansę z robotem. Mianowicie problemem dla niego jest zrobienie ruchu U, bo nie ma dostępu do tej ścianki i robot tak układa kostkę, gdy jest tylko ruch U. Dobra, uciekamy, moi drodzy, z sali, bo nas wyganiają. Na dzisiaj to wszystko, jeśli chodzi o robota. Znajdę jakiegoś nowego scrambla łatwiejszego, zrobimy sobie jutro rundę drugą, a jak znowu nikt nie pokona robota, no to zrobimy jakąś drabinkę i taki mini turniej. I tyle, no. Nie ma innego wyjścia, a nie chciałbym z tymi pieniędzmi wracać do Krakowa, więc... Standardowo miałem wam pokazać, jak wygląda nocleg i to nie pokazałem. Jest już niedziela, godzina 9 rano. W ogóle to muszę się pochwalić, że się pięknie przygotowałem na zawody. Wziąłem wszystkie rzeczy potrzebne do meczu, który miał być rozegrany. Meczu nie było, bo po prostu nie ma pogody, cały czas leje. Ale za to nie wziąłem rzeczy do spania. W momencie, gdy wiedziałem, że będziemy spali na sali, więc musiałem szybko jechać do sklepu i kupić sobie jakieś dwa koce. Tak to wygląda. Zwykła sala szkolna. Tutaj spaliśmy. Kolejna konkurencja, której nie układałem dawno. No i co? Znowu nie zrobię cut-offa na 99%, ale nie przyjechałem tu w celu dobrych wyników. Chociaż 3x3 bym chciał zrobić w miarę dobry wynik, jakiś sensowny.
zgodnie z przewidywaniami, słabiutko, ale nie o to chodzi na tych zawodach. Mam przygotowanego nowego Scrambla do pojedynku. Speedkiwi kontra robot, aczkolwiek ten już jest naprawdę mega łatwy, więc coś czuję, że raczej teraz bez problemu znajdziemy kogoś, kto robota pokona. Przynajmniej taką mam nadzieję. Cztery. A? Był szybszy. Mój drogi, jesteś pierwszym zwycięzcą tego teleturnieju. Zaraz się okaże, że nie dało tego Scramblera. Tak, bankrutujesz. Proszę bardzo. Dziękuję. Takie jest życie youtubera. Cztery. Prawie. Blisko, ale dzięki wielkie. Dzięki. Słuchajcie, zrobię wam szybkie przedstawienie, dlaczego aktualny Scramble, dlaczego to, jak jest powieszana kostka, sprawia, że ludzie mają szansę, ale jednocześnie łatwo o panikę. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest kostka, którą dostają zawodnicy w walce z robotem. Tak wygenerowałem algorytm, dodałem jeden dodatkowy ruch, żeby było ciężej ogarnąć i przewidzieć to, co się dzieje, bo byłoby za łatwo. Po zrobieniu tego jednego ruchu mamy ułożone bardzo dużo na kostce. To jest jeden ruch. Drugi ruch jest taki. Przekręcamy dwie ścianki i mamy 2/3 kostki, czyli w zasadzie w trzech ruchach, formalnie w czterech, mamy ułożone 2/3 kostki. Zostaje wykonać tylko OLL-a. I po OLL-u zostaje permutacja, w tym wypadku Y. Oczywiście różne osoby różnie będą wykonywały tego OLL-a. Ale jest to niewątpliwie Scramble, który jest łatwy. Przez jeden ruch nie jest aż tak łatwy do przewidzenia, ale też przez to, że dużo się na nim dzieje, to jednak ludzie się stresują, bo gdy dostają ułożenie, mają z tyłu głowy, że muszą ułożyć w 4 sekundy i wiedzą, że w zasadzie są na finiszu i że to powinien być pewniaczek, to tym bardziej się stresują. Dobra, potrenowałem, nie idzie mi najlepiej, ale żebyście mogli chociaż zobaczyć na tym filmie jakieś poważne ułożenia, to zmieniam teraz obiektyw i idę nagrać finał konkurencji układania jedną ręką. Tam przynajmniej będą osoby, które układają szybko i chociaż trochę fajnych ułożeń będziecie mogli zobaczyć. Cztery. O, nie wygrał. O nie! Myję Morla. No trudno. Yeah. Ale ja mówię, kurde, Łukasz, mógł się. To jest ten? No. I na końcu ruch F sobie dodaj. Cztery. No i przejeżdżam z ganem. Cztery. Nawet przy tak łatwym skramblu robot i tak okazuje się lepszy. Cztery. Ale to jest kto? Dobrze jest dobrany skrambl, bo jest taki, że jest na nim dużo, więc jest, każdy się spina, że tam tak naprawdę tylko OLL do zrobienia i PLL. Rogal, z racji tego, że jesteś delegatem, to deal jest trochę inny. No. Jak ułożysz kostkę, to dostajesz 200, a nie 100. Ale jak będziesz wolniejszy od robota, to co? To musisz się zdenerwić z jednej konkurencji. Nie, ja mam. Stawka o stówę standardowa. Powiedz, jak będziesz gotowy i na ry będzie cię układać. Cztery. To może nie być za czasem. Jeszcze kiedy czekamy na Teofila i Bartosza. Co? Trzeba zrobić bar. I widać, że Rogal miał do zrobienia jeden ruch, gdy robot ułożył kostkę, więc no niestety, ale zgodnie z zasadami przegrał. Ry. Nie tym razem. Cztery. War. Panowie, musicie ocenić, bo poprowadziłem warem i równiutko w tym samym momencie był wykonany ostatni ruch, ale Mikołaj zaczął przed robotem. No Mikołaj zaczął, no to chyba falstart, niestety, no falstart. Falstart, nie? Próbujesz to? A dobrze by było, jakby... Chwila przerwy od robota. Został tak naprawdę, nie wiem, ze 3 osoby, które jeszcze chcę złapać, które wiem, że mają realne szanse na pokonanie tego robota. Tak naprawdę teraz idę układać kostkę 3x3, ostatnia konkurencja, jaka mi została. Z tego co wiem, poziom jest naprawdę wysoki i obawiam się, że mogę nie dostać się do drugiej rundy, ale zobaczymy.
idę jeszcze się chwilę przygotować i lecę układać kostkę 3x3, a po skończeniu tej konkurencji 3x3 będziemy kontynuowali i tak naprawdę kończyli nasze wyzwanie z robotem. No, poszło jak poszło, widzieliście. Nie najlepiej, ale tego się spodziewałem. Bo przez to, że była przerwa od zawodów, ja tak naprawdę nie poświęcałem zbyt dużo czasu na układanie. Ale korzystając z tego, że już jest dość daleka część filmu, prawdopodobnie za niedługo ten film się będzie kończył, bo też za niedługo zawijam się z zawodów, to mam dla was info, bo obiecałem to przekazać. Jak widzicie, wczoraj miałem na sobie koszulkę z kostką, dzisiaj mam taką koszulkę. Ta koszulka ma jeszcze jakiś wzór na plecach, którego wam nie pokażę na razie. Kto był na zawodach tutaj razem ze mną, ten wie, jak te koszulki wyglądają. I te koszulki już niedługo będą do kupienia, do zamówienia na stronie Ekipa to nosi. Ale o tym dowiecie się już niedługo, bo w przyszłym tygodniu, jeśli nic się nie zepsuje, bo już kilka obsów niestety zaliczyłem, to jeśli już nic się nie zepsuje, to w przyszłym tygodniu dowiecie się wszystkiego na temat tych ubrań. Polecam, bo są fajne, naprawdę. Są minimalistyczne, a są jednocześnie kostkowe. Jestem z nich bardzo zadowolony. No i jak będzie zainteresowanie, to będą naprawdę szalone rzeczy w przyszłości, jeśli chodzi o ubrania speedcubingowe. Także polecam śledzić kanał w przyszłym tygodniu. No i co? Idę sobie nagrać najszybszych zawodników 3x3, bo teraz będzie ostatnia, najszybsza grupa. Potem jeszcze złapę te osoby, które bym chciał, żeby zmierzyły się z robotem. I potem prawdopodobnie będę zbierał się do domu. Moi drodzy, te ułożenia, które widzieliście przed chwilą, to były ułożenia Tymona Kolasińskiego. Tymon, który niewątpliwie jest najszybszym zawodnikiem w Polsce aktualnie, jednym z szybszych na świecie. Niestety nie będzie mi dano obejrzeć wszystkich ułożeń dzisiaj i jego, ponieważ z racji tego, że nie dostałem się do następnej rundy konkurencji 3x3, to prawdopodobnie wcześniej zbiorę się do domu, żeby na spokojnie sobie dojechać, nie jeździć wieczorem. Szybciej wrócę do Ruby, ona na pewno będzie szczęśliwa z tego powodu. Poza tym idę jeszcze złapać kilka osób, dosłownie 2-3 osoby, żeby zmierzyły się z robotem. Janek pokazał, że się da, a też nie chcę tego, wiecie, tak na siłę jakby... Mógłbym to ułatwiać do skutku, żeby po prostu rozdać te pieniądze, ale ja chciałem dać tym zawodnikom wyzwanie, bo to nie jest jedyna taka okazja. Będę jeździł na zawody, może nie będzie następnym razem wyzwaniem po prostu ułożenie szybciej od robota, ale na pewno będę szukał takich różnych ciekawych wyzwań, challenge właśnie dla zawodników, żeby oni mogli jakąś kasę wygrać, żeby po prostu mogli wrócić z zawodów z dodatkowym bonusem. Także idę łapać ostatnie osoby. Cztery. O, zaczęłeś trochę falstart, ale myślę, że byłeś na tyle szybszy od robota, że... Stuwa idzie do ciebie. Bonusik do zawodu. Szczęść Boże. Dzięki. Cztery. Nie. Leci ręce często. Jest stres z robotem, co? Cztery. No niestety. Parę ruchów. Ale dobra próba. To by było wszystko w tym filmie. Jak widzieliście, robot, który układa kostkę, no nie oszukujmy się, on układa tą kostkę w 4,5 sekundy, w 5 sekund. Nie jest to łatwe wyzwanie. Starałem się dobrać tego skrambla jak najlepiej, tak żeby nie był on ultra łatwy, żeby to ułożenie w mniej niż 5 sekund szybciej od robota było wyzwaniem. No i jak widać, dało się. Dwie osoby sobie poradziły, dwie osoby pokonały robota. Także to by było wszystko. Mam nadzieję, że podobają wam się tego typu filmy. Był to po pierwsze vlog z zawodów, zobaczyliście jak ja układałem, zobaczyliście też parę przynajmniej przebitek, jak układają inni zawodnicy, mieli możliwość zmierzyć się z robotem i wygrać jakąś kasę. Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze propozycje challenge na następne zawody. Będę chciał właśnie na każdych zawodach robić jakieś wyzwanie dla zawodników, nie tylko tych najszybszych. To miało być coś efektownego, coś naprawdę trudnego, a w przyszłości chciałbym robić challenge dla różnych osób, tak żeby osoby, które przyjeżdżają na zawody, mogły wrócić z jakąś dodatkową nagrodą. Dajcie znać, jakie macie pomysły, dajcie znać, jak wam się podobało. A ja się zbieram, bo do mnie jeszcze 4 godziny drogi do Krakowa. No dzień dobry. Dzień dobry.